Akademii Technicznej, że w drugiej Wiktor Pukow nie wyważa się po gonitwie na maraton New York na wagę 56 kg. Komisja Techniczna nie przyjęła wyjaśnienia jeźdźca i postanowiła zdyskwalifikować maraton New York 4 miejsca. Jednocześnie postanowiła ukarać jokera Wiktora Pukowa karą pieniężną w wysokości 500 zł. Uzasadnienie, różnica wagi, jaką jest wała New World w gonitwie, wynosiła więcej niż 1 kg od ustalonej według warunków gonitwy. Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz. Ona zajechałeś na niebie, że ona nie ma przyspieszenia, jest niedaleko. Ruszamy, zapierdalasz, opierasz się, jak jest 30, jest 30, jest 29, jest 29, chodzi, żeby uciekać. Wsią stać na to, żeby ona po 30 zasuwała. Dobra. Nie, bo ona ruszasz, jest, wiesz jak to, żeby się tam nie... żeby podusić towarzystwo. To są słabe konie, oni będą za tobą, oni to się też ugotują. Dobra. I tyle, pochodzisz na proste i... Nie ma problemu. Może wygramy, może wygrasz ostatnio. No chciałbym, bo właśnie akurat ja z nim równo jestem, a on musi czempionem absolutnym stać. A, no bardzo. Także nie. No ładnie przyjmuje pani przysłanie, bo wtedy ci ten unikatem puściłeś. No tak. A ona i właśnie ja to co przypiewa. No, to idziemy normalnie. Normalnie, pani nie ma lepszy. Okej. Przygnąć przy gimnikały. Co to będzie na zmarłowo? Przeciwdolączkowy dostał, mamy tanie dolączki. No przejmy się. No to kurwa, ale nie rozumiesz, że za to samo dostał 1000 zł. Na 3 lata wszystko Korelli na
Thank you.